Cześć, z tej strony Kasia i witam Was po raz kolejny na kanale Fundacji Schronisko dla Książek. Witam Was ja, dzisiaj też witam Was z towarzystwem, a konkretnie to jest kot Gacek. Kot Gacek, który ma już 15 lat i jest fantastycznym przyjacielem. A co dzisiaj? Dzisiaj przygotowałam dla Was mały TBR na grudzień. Dlaczego małe? Od razu się wytłumaczę. Ano dlatego, że w listopadzie miałam jakiegoś takiego trochę kaca książkowego, trochę jakiś taki zastój czytelniczy. O tym Wam więcej też opowiem w wrap-upie. No i przez to mam kilka książek, które sobie zaplanowałam na listopad, a ich nie przeczytałam. I stwierdziłam, że skoro mam jakiś taki sezon, to na grudzień będę dla siebie delikatniejsza. Zaplanuję trochę mniej lektur, trochę mniej objętościowych lektur, a jak przeczytam więcej, no to tylko na plus. W takim razie, nie przedłużając, przechodzimy już do rzeczy. Pierwsza pozycja to coś, co wybrałam z polecenia Karoliny Kombuk, a konkretnie to jest reportaż Z miłości, to współczuję, opowieści z Omanu. Książka, która swego czasu, kiedy za pierwszym razem chciałam ją kupić, była bardzo ciężko dostępna, co też świadczy o jakiejś jej popularności i o tym, że ma szansę mi się spodobać. Cześć, kocie. Ponadto mam też w jakimś stopniu zaufanie do Karoliny i wydaje mi się, że polecę dość dobre książki. Kolejna sprawa to to, że sama jestem feministką i lubię czytać książki, które gdzieś poszerzają moje horyzonty właśnie w tych tematach. Uważam, że o prawach kobiet powinno się mówić i powinno się wspierać kobiety po prostu w rozwoju i w walce o te swoje prawa. No i też kolejna kwestia to to, że nie znam za bardzo kultury, tak ogólnie mówiąc, arabskiej, czy w tym momencie konkretnie kultury, która panuje w Omanie. I jestem takim człowiekiem, który lubi poszerzać swoje horyzonty, lubi dowiedzieć się czegoś nowego. No i mam nadzieję właśnie, że ten reportaż w tym mi pomoże. Kolejna pozycja to coś, przy czym muszę pozdrowić Paulinę. Paulina bardzo dobrze to podsumowała, że miesiąc bez Wiedźmina to miesiąc stracony. I kolejna pozycja to właśnie Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego, a konkretnie Czas pogardy. To jest tom, w którym, jeśli mnie pamięć nie myli, dużo więcej czasu jest poświęcone Ciri. Jest to z jednej strony moim zdaniem zaleta, z drugiej strony pamiętam, że tak mi się przynajmniej wydaje, że to właśnie w tej książce jest taka jedna dość długa, męcząca sekwencja, która mnie no po prostu męczyła. Ale jakoś przeżyjemy, w końcu to Sapkowski, Wiedźmin. Ja dalej powtarzam, że jestem psychofanką, więc będzie dobrze. Kolejna pozycja to Rdza Jakuba Małeckiego. Szczerze powiedziawszy, do Małeckiego przymierzałam się od jakiegoś czasu i planowałam zacząć właśnie od Rdzy. Ale przez akcję Czytaj 2020, o której mówiłam Wam na kanale, akcja co prawda już się skończyła, ale filmik podlinkuję Wam w karcie, bo umieściłam tam też opinię innej książki właśnie Jakuba Małeckiego. No i tak podsumowując opinię właśnie o tamtej książce, o horyzoncie, zakochałam się w tej prozie. W tym, jak Małecki kreuje świat, jak prostym językiem operuje, i stwierdziłam, że pora koniecznie przeczytać coś jeszcze. A w jakim cudem Rdza wpadła mi w ręce? Stało się to tak, że wybrałam się do najlepszej księgarni na Żoliborzu i jakoś tak się złożyło, że na półce została jedyna właśnie Rdza Małeckiego. Po prostu widocznie na mnie czekała, to był znak, jestem, czekam, bierz mnie, czytaj. No więc nie mogłam nie ulec, kupiłam i mam nadzieję dość szybko ją przeczytać. Kolejna pozycja to książka Wiktorii Korzeniewskiej. Ja nie jestem zbyt dobrym człowiekiem a propos nazwisk, tak więc przepraszam Cię, Wiktoria, za tą pomyłkę. A konkretnie Czerwona baśń. Czerwona baśń, która nawiązuje do Czerwonego kapturka. Znowu mamy mitologię słowiańską, taki klimat idealny na grudzień, więc wszystko to, co ja kocham najbardziej. Dodatkowym atutem przy tym moim zastoju czytelniczym jest grubość. No to jest książka, jeśli dobrze pamiętam, około 150 stron, więc tak
na wieczór, może półtora. Długi wieczór, ciepła herbatka, kocyk i właśnie te słowiańskie klimaty, więc no, szczerze powiedziawszy, nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że sprosta tym oczekiwaniom. I na koniec została mi jeszcze jedna pozycja. Coś, co czytam już niesamowicie długo, pokazywałam Wam w kilku filmach, a konkretnie to przepis na człowieka Dawida Myśliwca. I to nie jest tak, że ta książka jest ciężka, że źle się ją czyta, czy że cokolwiek z nią jest nie tak. Nie, nie, nie. Ją się czyta bardzo dobrze, chociaż mam jeden zarzut do jednego takiego podrozdziału, ale to o tym może opowiem Wam w jakimś wrap-upie. Książka jest po prostu gruba, trafiła na mój zestój czytelniczy, no i jakoś tak mi z nią nie po drodze. Obecnie jestem na 115 stronie, więc mam nadzieję, że dokończę ją w tym miesiącu, że się po prostu zmuszę. Sama książka jest cudowna, już parę razy pewnie o tym mówiłam, no chociażby ma takie cudowne ryciny. Jest naprawdę piękna. I szczerze powiedziawszy, nie trzeba się też przerażać tym, jak ona jest gruba, jak ona jest wielka, bo okazuje się, że tak, mamy sporo stron o literaturze, o źródłach, dużo właśnie tych pięknych rycin, spore marginesy i jeszcze do tego przypisy, które są bezpośrednio na stronie. Więc tak naprawdę czasem z takiej powierzchni kartki robi się tylko taka kolumna tekstu. Więc naprawdę nie jest źle. No i dodatkowo czyta się to naprawdę, naprawdę dobrze. Więc jeśli lubicie takie tematy związane z nauką, tutaj akurat bardziej z genetyką, z biologią, no to szczerze Wam polecam. A ja sama mam nadzieję dokończyć i nagrać dla Was jakąś taką solidną recenzję. No i co? To wszystko na dziś. Przyszedł znowu kot, żeby się pożegnać. Tak? W takim razie żegnam się razem z Gackiem i do zobaczenia już za tydzień w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć!